taki dzień dla niego, bo my mamy różne festyny, różne wyjścia, a to jest taki jego dzień, więc warto być. Raz w roku niech ma tą frajdę, niech też się pokaże. Warto wyjść z domu, niech też z innymi pieskami pobędzie. Poobcuje, tak, nie? Tak. Coś dla niego. Taki jego dzień. To jest po prostu fajna rozrywka dla niego, tak? Jeśli spotyka się z innymi pieskami. Co jest ubrane? W bluzeczkę z Dragon Balla, z takiego anime. Zarówno tak samo jak ja w zasadzie. Czyli jest komplet. Jest komplet, tak. Miał być komplet, więc jest komplet. Proszę powiedzieć, ja widzę jakieś już nagrody. Za co te nagrody? Za bieg przez tor oraz za posłuszeństwo. O całym wydarzeniu dowiedzieliśmy się przez internet. I chcieliśmy zobaczyć, bo ostatnio startowaliśmy też w psim biegu, a on bardzo lubi jeszcze takie psie wybiegi, psie atrakcje, także bardzo, bardzo fajna organizacja tutaj tego wydarzenia. Mieszkamy tutaj na Nikiszowcu, widzieliśmy plakat tutaj na wybiegu, bo często przychodzimy właśnie z Lailą i po prostu tak przyszliśmy zobaczyć, jak to wszystko będzie wyglądało. Okazało się, że mamy w domu czempiona, więc jak najbardziej super inicjatywa, skorzystaliśmy z tego, jesteśmy bardzo zadowoleni. To jest już 6. parada psów. Zaczęliśmy organizować kilka lat temu, przychodzi bardzo dużo piesków, no w tym roku jest troszeczkę mniej może ze względu na pogodę, ale na ogół od 20 do 40 psów, właściciele też się dobrze bawią. Organizujemy to z ramienia Rady Dzielnicy razem ze Stowarzyszeniem Razem dla Nikiszowca. No i staramy się, żeby tutaj też się pojawiły takie akcenty regionalne, dlatego że konkursy, które przeprowadzamy, noszą takie nazwy śląskie, więc to jest Bystro Bestia, Usłuchliwy Kamrat i Gipkie Szłapki. Także psy się ścigają, dostają dyplomy, nagrody, a właściciele również dostają nagrody.